Witajcie, moi kochani. Dzisiaj pomyślałam sobie, że zostało mi troszeczkę makaronu. Po zważeniu mam 0,5 kg makaronu. Jeżeli nie macie i chcecie ugotować, to musicie mieć około 250 g makaronu. Do tego 250 g szynki, jedna cebula, jeden taki większy ząbek czosnku, tam łyżkę przecieru, ze 150 g sera Goldy i parę tych pomidorków takich koktajlowych, troszeczkę śmietany kwaśnej, troszeczkę mleka. Wam powiem, że w 15 minut mamy pyszny obiad. I teraz kroję szynkę, mam 250 g szynki i kroję ją w kostkę, około 0,5 cm do centymetra. Szynka jest wędzona, podwędzana, czy szynka gotowana, wędzona. Kroję cebulkę jedną drobno, kostkę drobną. Na koniec troszeczkę szczypiorku ukroję przy okazji. Nagrzewam patelnię i wlewam 2 łyżki oliwy albo masła klarowanego. Wrzucam już. I obsmażamy tak ze 3 minuty. Teraz cebula z czosnkiem i pomidorki. Około 100-150 gram kwaśnej śmietany, mleka. Gdyby było Wam za gęste, to jak najbardziej możemy sobie dolać mleka czy wody. I teraz możemy zmniejszyć sobie o 2/3. Ja mam na 9 skalę. Teraz już próbuję. Superowe już. I do tego dajemy 0,5 łyżeczki pieprzu czarnego, kolorowego, troszeczkę pół czarnego, z 0,5 łyżeczki papryki, papryki słodkiej, 0,5 łyżeczki, troszeczkę ostrej, 1/3 łyżeczka. To, co możemy tutaj do tego dać, to jest tymianku, odrobinka, bazylii również z 0,5 łyżeczki, z 0,5 łyżeczki soli. Na początek, później możemy to spróbować, jak smakuje. I teraz do tego daję ten serek żółty. Mamy 6-7 minut na patelni i już jest gotowe. Teraz do tego wrzucę makaron. Danie gotowe. I próbuję jeszcze raz. Powiem Wam, że super. Mieszam jeszcze raz. To musi być gorące. W ogóle jak serwujemy obiad, to powinien być gorący. Nie może być zimny. I proszę zobaczyć, gotowe. Jeżeli ktoś lubi na przykład serek parmezan, możemy jeszcze na koniec potarkować albo gałką muszkatołową, jak ktoś lubi. I jak najbardziej. Taka mała, taki mały orzech, a więc 1/3 takiego orzecha. Jeżeli ktoś nie lubi, czy nie przepada, to zostawcie. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu, że będzie Wam smakowało. Dziękuję pięknie i do widzenia. I teraz możemy sobie już nałożyć na talerz. Naprawdę coś pysznego. Proszę się nie obawiać, będzie smakowało. Dla tych, którzy lubią ser, szynkę, jeżeli na przykład nie lubicie szynki, możecie zrobić sobie z salami. Jak najbardziej salami będzie Wam smakowała. Kto lubi ser, może jeszcze sobie posypać serem
Jeżeli gotujecie makaron na gorąco, zostawcie troszeczkę tej wody. Jak najbardziej może Wam się tutaj przydać, jeżeli będzie coś za gęste. Zapraszam do zrobienia.